Serdecznie się z Państwem witam. Jestem teraz przy super mocnej rodzinie w mojej pasiece. Cały czas mówię o mojej pasiece, a nie o naszej Rzeczypospolitej. No i zobaczymy, co 13 kwietnia 2024 roku słychać tej rodzinie. No dzisiaj miało być ciepło, teraz w tej chwili taki ziom przyszedł, że coś okropnego. Jak słońce blaskiem ziemię okrywa, to mnie pot zalewa, a jak się chowa, to mi jest zimno. I też tu tą ściereczkę między korpusami wyjmę. Jak widzicie, na kracie ogrodowej tu dość dużo pszu wyszło na powierzchni odkrytej. No teraz jem nie będzie letko. Robię bez dymu i widzę, że pszczoły ciągną do ręki jak Armia Czerwona do Berlina w 1944 roku. I zobaczymy. O, widzicie. Także ta rodzina jest u mnie w miarę mocno. Proszę Państwa, ta rodzina jest u mnie w miarę mocno. No ale co, jedną ramkę przyniosła. To znaczy, że te nasze zbiory są do kitu. No i popatrzcie się. Bez tą szczajbę nad rodnią, jaką zostawiłem, nie przykrywając gniazda ścierką, te pszczoły zaczęły wchodzić do półnadstawki. Także one, te moje zabiegi, jak drodzy Państwo widzicie, traktują bardzo poważnie. I proszę Państwa, no i tu można być pewnym, że parę słoiczków miodu mogę mieć. Nawet i tu jest pszczoła, ale tu nie będzie nic, bo one inaczej gromadzą ten zapas. No i przykrywam te moje ukochane rodzinki tymi ściereczkami pokrytymi propolisem. Zapewniam Państwo, że to nie żaden syf, tylko na czystej ścierce kit pszczeli, nie propolis. Propolis się dopiero uzyskuje z kitu pszczelego. No i przykrywam to. Ule rozgrzane. To raczej to nie będzie dużą przeszkodą w utrzymaniu temperatury przez pszczoły. Bardziej muszą popracować. Wiadomo, że już siła rodzin na pewno bardzo jest większa. Rodziny liczniejsze. No i teraz znów słońce wyszło za chmur i robi się przyjemnie. Jeszcze w niektórych ulach mam zakładać pół nadstawki. Tylko zakładać pół nadstawki, w gniazdach nie ma co grzebać. I jak widzicie, jednym pszczoły się pocą, muszą wentylować. Ja wszystko okrywam. Okrycie w zimie, izolacja zimnem,
okrycie w lecie, izolacja przed ciepłem. No i drodzy Państwo, teraz idę do następnej rodziny, która przezimowała, o tak, dwie uliczki, może trzy zajmowała, a nie była w nich. No i tu musimy jej warunki termiczne poprawić, pogorszyć, bez wyjęcia ściereczek, pod pół nadstawki. Zobaczymy, co uczyniły w tym ulu te moje gagatki. Także w tej chwili, po tym zabiegu, te rodziny powinny sobie poradzić z termiką w ulu. No będzie im ciężko, ale pomalutku. Muszą sytuację opanować, troszkę popracować, troszkę więcej miotku zjeść, aby to wszystko skutecznie ochronić przed zimnem. Wszystko dobrze odkryte, dobrze zakończone, dobrze okryć, dobrze zakończyć, żeby tu niepotrzebny ziom nie wnikał. O. I w ten sposób robótkę skończyłem. Drodzy Państwo, a teraz zobaczę następną rodzinę, jak ona sobie radzi. Jak ona sobie radzi. Widzicie, u mnie pod daszkiem w ulu bajzel jak u teściowej za stodołą. No i kopę. Kopę do samego dna, aż dojdę do pół nadstawki, aby to wszystko rozszczelnić, rozluźnić. Tych paków niesamowicie dużo. Och, podnosimy korpus. Tu nie widać powalające ilości pszczół, ale mniej więcej, mimo że pszczółki wylęgły, są we wszystkich uliczkach. Zobaczymy, co tu jest. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Psia krew. Nic. I proszę Państwa, tu mam wylotek, tu. I gdybym chciał z tą rodziną, w tej rodzinie zastosować prawo dziupli, to ona by nawet do wylotku nie dała rady dojść. To jest za słaba rodzina. Niczym by odszukała na kulu górny wylotek, to by na dolne umarzła. Na razie jest zimno. Co tu będziemy kryć się, drodzy Państwo. Proszę Państwa, i tymi dewagacjami, tym pokazem biedy i nędzy i głodu w pasiece pszczelej serdecznie się z Państwem żegnam.